O, dzień dobry. O, właśnie pomyślałem, że ze względu na ostatnie wydarzenia, na to, że w końcu Pawłowi udało się namówić Majora na detoks choroszczy, to się odniosę do tego takim gniotem. Postaram się nagrać to na jednym tchu. Pewnie będzie słychać trochę wiatru, ale no niestety, postaram się nagrać to na jednym tchu. Jak wygląda ten detoks choroszczy? No, jak większość wie, będzie on trwał 2 tygodnie. I tam będzie miał, nie będzie miał dostępu właściwie do niczego, nawet nie będzie mógł wychodzić stamtąd, chyba że na własne żądanie się wypisze ze szpitala, bo on jednak nie jest tam przymusowo, nie ma wyroku sądowego, więc może się w każdej chwili wypisać. Natomiast prawdopodobnie będą mu podawane jakieś leki przeciwpsychotyczne na schizofrenię, bo Major ma jednak stwierdzoną schizofrenię spowodowaną nadużywaniem narkotyków, w jego przypadku inhalantów. Dodatkowo będzie podawany mu prawdopodobnie diazepam na uspokojenie, bo po odstawieniu może mieć jakieś napady agresji i będzie dostawał diazepam w tabletkach i ewentualnie w razie jakichś większych napadów agresji będą stosowane też zastrzyki domięśniowe. Wizyty również będą bardzo ograniczone. Pierwsza wizyta może być chyba dopiero po 5 dniach, o ile dobrze pamiętam, ponieważ edukowałem się trochę z tego. Tak jak niektórzy wiedzą, no, studiowałem psychologię, interesowałem się bardzo mocno terapią uzależnień i akurat miałem doświadczenie ze szpitalem psychiatrycznym w Choroszczy. I wizyty będą bardzo ograniczone, więc to nie będzie tak, że każdy w każdej chwili będzie mógł przyjść. Filmów prawdopodobnie Major nie będzie miał jak nagrać, a tym bardziej wrzucić, z tego względu, że no, wszystkie sprzęty elektroniczne zostaną mu zabrane, nawet nie będzie miał dostępu do telefonu. Natomiast ten oddział jest łączony aktualnie z powodu remontu z oddziałem psychiatrycznym i z detoksem od alkoholu. I oddział psychiatryczny i alkoholicy, w przeciwieństwie do narkomanów na detoksie, mają dostęp do telefonu, więc w razie jakby Major chciałby zadzwonić, to mógłby poprosić jakiegoś kolegę z sali, który jest akurat ma inną diagnozę, i od niego ewentualnie mógłby zadzwonić, no plus można przemycić na widzeniu, bo na wejściu to sprawdzają bardzo dokładnie, natomiast będzie można przemycić na widzeniu. No i ogólnie oddział jest dość stary, brzydki. Major tam przez większość czasu będzie leżał, akurat jeżeli chodzi o terapię uzależnień, to ciężko będzie tam o jakąkolwiek terapię. Generalnie to będzie takie leżenie przez 2 tygodnie i regenerowanie organizmu. Nie będzie żadnych kroplówek, tak przynajmniej mi się wydaje, z tego co wiem, tak jak Major mówił, ale będą różne, no będą podawane mu leki generalnie. I o właśnie, kurwa, próbuję coś pierwszy raz nagrywać na jednym tchu, więc wybaczcie mi. Będzie miał teoretycznie swojego lekarza psychiatrę i swoją terapeutkę uzależnień, natomiast oni tam są tak zabiegani, że to podejrzewam, że gówno to da. Jedynie co, to mogą namawiać go na wejście do ośrodka. Natomiast Major, czy się da na to namówić, osobiście powątpiewam. Ale warto próbować. Czemu nie? Co jeszcze mogę tutaj dodać? No, Paweł dobrze zrobił. W końcu się udało Pawłowi jednak, żeby się w końcu tam zapisał. Miejmy nadzieję tylko, że nie ucieknie teraz do lasu albo jutro, że nie będzie żadnych afer. Chociaż Krzysiek podejrzewam, że może nie dać sobie sam rady. Dobrze by było, żeby ktoś tam był na miejscu przy tym zawożeniu jakby Majora do Choroszczy. No. Mi nagranie ze względu na mało pamięci, za co przepraszam. Natomiast jeszcze chciałem się wypowiedzieć na temat całego tego uzależnienia Majora. I no niestety ten detoks obecny jest jego jedną, jedyną szansą. Jakby kontynuował ten ciąg, to prawdopodobnie by umarł na naszych oczach w przeciągu paru dni, ponieważ już u niego zmiany neurologiczne są tak mocne. Ten jego roboci chód, niezginanie kolan pogorszyło się dużo, dużo, dużo mocniej w przeciągu ostatnich dni, w przeciągu ostatniego ciągu. Tak samo wymowa jeszcze bardziej się zacina. Więc jeżeli dalej pójdzie w gaz, co wiele osób przewiduje, no to prawdopodobnie umrze w przeciągu tygodnia, może 2.
no może miesiąca dotrwa. Dlatego ten detoks w choroszczy jest jego właściwie jedyną szansą i nie ma wyboru. Jeżeli tego nie zrozumie, no to naprawdę będzie z nim krucho i no i nic innego mu to nie pomoże właściwie. Generalnie powinien iść do ośrodka takiego dłuższego, do Zaczerlan czy gdziekolwiek, żeby na taki dłuższy jakby odwyk, żeby się nauczył po prostu żyć inaczej, bez widzów, bez kamer i przede wszystkim bez inhalantów, prawda? Dlatego miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko to się uda, mimo wszystko on się zdecyduje. Z tego, co z nim rozmawiałem, przynajmniej przez telefon, to on już jest faktycznie sam zmęczony bardzo i wyniszczony i sam to odczuwa. I chce, przynajmniej tak mówi, że chce iść chociażby odpocząć od tych ciągłych spacerów do lasu i później afer z Kononowiczem. Dlatego miejmy nadzieję, że to się uda. I mam nadzieję, że przynajmniej ten mój filmik się na coś przyda, że niektórzy z widzów przynajmniej będą w stanie sobie wyobrazować, jak wygląda detoks choroszczy. Jest to nagrywane wszystko na właściwie jednym tchu, spontanicznie chodzę sobie po mieście i pomyślałem, że nagram gniota, spróbuję to tak testowo. Jeżeli wam się nie spodoba, to najwyżej kurwa usunę albo cokolwiek, chociaż w sumie wyjebane. No, ja będę jeszcze dzisiaj dzwonił do majora, upewnię się, czy nie będzie chciał nic kombinować, zmieniać zdania. A tymczasem, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania na temat uzależnienia majora od inhalantów, jego mechanizmów, zagrożeń, czy też samego detoksu w choroszczy, to możecie śmiało pisać w komentarzach, bo pewnie nawet 1/10 ważnych kwestii nie uwzględniłem w tym materiale, no bo mówię, to jest nagrywane spontanicznie. No i to chyba tyle, no kurwa. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie wyszło aż tak źle.